dzisiejszym odcinku zrobimy sobie kolejny odcinek na temat naszego jajka Faberge. I dzisiaj, tak jak obiecałem poprzednim, zrobimy sobie małe jakieś zdobienia. Tak naprawdę wymyśliłem na razie jedną rzecz, przy której robiąc ją zademonstruję nową funkcję. Może będzie coś jeszcze nowego, może coś jakiś inny odcinek, ma inną tematykę, żeby was tym jajkiem po prostu nie zanudzać, to może coś innego wymyślę. Natomiast no na dzisiaj niech będzie na razie to. Robimy sobie jajko od zera. Takie jak poprzednio. Nie będziemy dzisiaj robili w złożeniu niczego. Tylko zajmiemy się typowo jedną funkcją, która jest dosyć przydatna, fajna. I może się... Jest przydatna, może się przydać, tak. Także dobrze. Zrobimy sobie teraz to jajko nasze. I tak naprawdę nie tyle nasze jajko zrobimy, co potrzebujemy tak naprawdę zarys tego jajka, tak jak chcę, żeby to wyglądało, prawda? I co robimy dalej? Zrobimy sobie... Chciałem na początku zrobić spirale, natomiast byłoby to trochę za trudne na razie. Zamiast spirali zrobimy sobie takie trochę takiego ludzika Michelin. Takiego z takich oponek, prawda? Takie jajko z takich oponek zrobimy sobie. No i teraz jak coś takiego zrobić? Zrobimy to używając łuków. Tutaj łuków z punktów środka. I będziemy je tworzyli tutaj na tym splajnie. Tyle, że trzeba by jakoś te punkty równo rozmieścić, prawda? No i teraz jak to zrobić? Jeżeli wejdziemy sobie w płaszczyznę przednią, zrobimy sobie szkic, konwertujemy sobie nawet tutaj, prawda, to co nas interesuje, w sumie niepotrzebnie to robię, można w ogóle tak ten szkic zamknąć, ten można edytować i tutaj sobie to robić. Moglibyśmy sobie dodawać te punkty, prawda? Dodawać sobie jeden punkt, drugi punkt, trzeci punkt, czwarty punkt, no tylko że wszystko fajnie, ale te punkty nie są w równych odległościach, to po pierwsze. A jakbyśmy chcieli to robić w równych odległościach, tym inteligentnym wymiarem, to i tak nie zrobilibyśmy tak, że to by było wszystko idealnie rozmieszczone na tym, prawda? I teraz jak to zrobić? Do tego służy jedna funkcja, której jeszcze nie pokazywałem, niekoniecznie ją znacie. A mianowicie jest to funkcja tutaj w operacjach. Wchodzi się w geometrię odniesienia i w punkt. I tutaj, klikając na to, mamy, jak widzicie, tutaj wzdłuż odległości od krzywej lub punktu wielu odniesień. Klikamy na to i możemy sobie zrobić rozmieszczenie równomierne i ilość, prawda, powtórzeń. Zróbmy sobie jakąś taką logiczną, żeby tak się nie namachać z tymi. I zróbmy z tymi półokręgami, z tymi, jak to się nazywa? Łukami. Z tymi łukami, żeby się po prostu nie namachać. I żeby to było nieparzyście. Dlaczego nieparzyście? Dlatego nieparzyście, że będziemy robili sobie w tych punktach tak, żeby to na górze była taka czapeczka mała i na dole była taka czapeczka, żeby nie zrobić, jakbyśmy zrobili parzyście te punkty, to wyszłoby tak, że w jednym miejscu mielibyśmy takie wgłębienie, a w drugim taką czapeczkę. Także, żeby mieć dwie czapeczki na górze i na dole, to chcemy po prostu nieparzystą ilość powtórzeń. Niech to będzie na przykład u mnie 17. Akceptuję to. I w tym momencie mam te punkty. Tylko, że te punkty, jak widzicie, tutaj one są wszystkie. Teraz shiftem zaznaczyłem. Trzymam, prawda? Klikam sobie pierwszy punkt tutaj. Trzymam shift i do ostatniego zaznaczam. A trzymając control mogę zaznaczyć sobie coś jeszcze, prawda? I to ogólnie tak działa zaznaczenie w Windowsie. Jak nie widzieliście, to fajna jest funkcja i to łatwiej się wtedy zaznacza takie rzeczy. Także mówię, pierwsza pozycja i z shiftem do jakiejś pozycji, jak trzymamy dalej shift, to jeszcze nam dociągnie dalej i dalej, a tutaj możemy sobie to cofnąć jak gdyby i cały czas trzymam shift, a mówię z kontrolem możemy na przykład zaznaczyć sobie to i potem dalej z shiftem właśnie zaznaczać do tego miejsca kolejne. No i teraz tak, mamy te punkty, tylko że te punkty, one są wiadomo na tej tape, ale widzicie, ten punkt nie ma jego tutaj wykorzystać jeszcze. I teraz tak byśmy sobie chcieli to zrobić, słuchajcie, żeby nam to działało i żeby nam to się łatwo wyciągnęło, to chcemy mieć tak naprawdę nie tyle punkty na tej krzywej, znaczy nie tyle krzywą i punkty, to same te punkty dla nas są istotne. I teraz tak, tworzymy sobie znowu na tej płaszczyźnie przedniej nowy szkic tutaj
i robimy sobie konwersję elementów i konwertujemy sobie, tutaj wyciągamy wszystkie właśnie te punkty. To wszystko wyciągamy i ewentualnie jeszcze teraz z kontrolem doznaczę ten szkic tutaj na górze, prawda? I to mamy. Akceptujemy to sobie i teraz tak. Tutaj odtąd dotąd znowu z shiftem robię sobie tak, to chowam, ukrywam sobie te punkty. Ukrywam sobie te punkty jeszcze raz. O, dobra. Ukrywamy sobie te punkty i teraz już widzicie, mamy te punkty, one leżą tutaj na tym szkicu, prawda? Tego szkicu już nie widzimy. To jest ten nowy szkic. I teraz tak, wychodzimy sobie z tego. I robimy sobie kolejny jeszcze szkic. Znaczy, nie wiem, tyle tych szkiców trzeba robić tak naprawdę w sumie. Może byśmy zrobili to w mniejszej ilości, natomiast już zrobię tak, to niech będzie tak. I teraz bawimy się łukami. I teraz tak, zacznijmy może sobie od takiego krótkiego wstępu. Jak ja to robię? Czy ja robię na przykład łuk do tego miejsca, do tego punktu i potem robię z tego punktu do tego punktu i tak dalej? No nie robię. Dlatego, bo potem tutaj nam się zaczynają robić takie przecięcia w tych miejscach i tak dalej, które tutaj jeszcze w związku z tym, że ta krzywizna jest dosyć duża, to te przecięcia są dosyć duże, na sobie nakładają się na siebie, natomiast potem na przykład w tym miejscu te przecięcia praktycznie będą niewidoczne. W związku z tym potem, jak będziemy to przycinać w ten sposób, to pominiemy coś prawdopodobnie i finalnie zrobi się tak nam, że no nie dojdziemy po prostu z tym, dlaczego nam po prostu to wyciągnie, nie damy rady tego obrócić, prawda? Także zrobimy sobie to trochę inaczej i teraz tak. Szacujemy sobie gdzieś tak, nie wiem, na przykład tu jest powiedzmy środek, nie, między tymi punktami. Te środki będą różne, no bo wiadomo, jak to ten spline by był bardzo jakiś pogmatwany, no to wtedy te środki byłyby bliżej siebie, prawda? W związku z czym na większym łuku będą bliżej siebie środki niż na prostej. Natomiast przyjmijmy na przykład tu jest, nie wiem, 10,5, żeby było tak bezpiecznie, prawda? Możemy sprawdzić na przykład tutaj, na tym najbardziej prostym fragmencie. Czy jak będzie 10,5, to będą już chyba się nakładały na siebie dobrze. A może nawet zrobimy sobie trochę więcej, na przykład niech to będzie 12, coś takiego, zrobimy 12. To teraz tak, robimy sobie okręgi i wszystkie robimy, żeby miały 12. W ten sposób, po prostu. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien, czy mamy funkcję w szkicu taką, tam patrzyłem, nie ma, można zrobić sobie oczywiście szyk liniowy w szkicu, natomiast czy jest szkic po ścieżce, to nie patrzyłem. Jak znajdę, to Wam dam znać. Natomiast ja to w tej chwili tak robię i w sumie tutaj mamy tak mało tych powtórzeń, że to akurat nie jest ból. I robimy sobie w ten sposób, to prawda? Żeby po prostu nam tu się cały ten bok z tym zapełnił tymi okręgami. Wow, co ja zrobiłem? Edytujemy, 12 chcemy. Okej. Tutaj ostatnie. I również w związku z tym, że to są okręgi, to mamy pewność, że jak ta linia jest pionowa, prawda? Ją sobie teraz przedłużymy jeszcze. Bo mamy tak. To chcemy, żeby to było. Zasadniczo chcemy trzy linie, żeby było. Ta jest pionowa, już tutaj mamy ten. Żeby ta tutaj również szła do punktu tutaj środkowego. I żeby to również było pionowe. Coś takiego chcemy. O. No i teraz co robimy? Teraz używamy przytnij elementy funkcji i wycinamy wszystko. Czyli tak, wycinamy tutaj to. O, to wycinamy sobie. Widzicie, teraz już nie musimy wycinać tego tutaj, bo tego nie ma. My mieliśmy same punkty, prawda? Mieliśmy punkty z tego poprzedniego szkicu. I jakby no miejsca, prawda, tutaj tych środki, tych okręgów były na podstawie poprzedniego szkicu w drzewie wyżej, który był, w związku z czym nie musimy usuwać tutaj tego środka, mamy mniej pracy. To mamy tutaj to mamy to i tak naprawdę tyle, mamy taką szyszkę.
Wychodzimy sobie z tego. I teraz ten szkic tak naprawdę możemy już sobie ukryć. Zostaje nam tylko coś takiego, prawda? I teraz już prosto w ten sposób tutaj sobie to obracamy. Akceptujemy i mamy. O! I to jest coś takiego. No a tutaj mówię, w tym filmiku się nauczyliście tej funkcji, jeszcze ją przypomnę raz. Tutaj wiadomo punkt i tutaj to rozłożenie, prawda? Rozmieszczenie równomierne. Jak tego użyć, co potem z tym zrobić? I teraz tak, co do przyszłości kanału jeszcze Wam powiem, że będzie się prawdopodobnie pojawiać trochę więcej, znaczy te filmiki co niedzielne dostaną. Dzisiejszy trochę późno robię, więc nie wiem, czy go zdążę wrzucić w niedzielę jeszcze. I tak, filmiki co niedzielne zostają, natomiast być może będzie więcej takich filmów właśnie z funkcjami, to znaczy po prostu będę od podstaw omawiał funkcję po funkcji, żebyście po prostu mieli jakoś tak, no nie wiem, to może się przydać po prostu, na przykład pomyślicie sobie, cholera, do czego służy, powiedzmy, nie wiem, dodanie według granicy, prawda? I zrobię po prostu szybki filmik, jak tego używać. Więc coś takiego byśmy zrobili. Co tam jeszcze? Aha, no i oczywiście wiadomo, robię projekty, korepetycje, co tylko tam chcecie. Dodatkowo zapraszam na Facebooka i zapraszam do lajkowania, subskrybowania i wszystkiego innego, co miłe. Komentujcie, mówcie, czego chcecie, jakich filmików, o czym. Dawajcie pomysły i tyle. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.